Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj były wybory w Parlamencie Europejskim na przewodniczących różnych komisji. No i nie została wybrana na przewodniczącą Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Beata Szydło. To jest o tyle ciekawe, że pani premier się w Polsce zawsze kojarzyła i zajmowała sprawami socjalnymi. No i też jest chyba europosłem, który dostał największą liczbę głosów w ogóle w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, powyżej 500 000, a tutaj nagle się okazało, że te wybory do komisji, do jednej z komisji w Parlamencie Europejskim przegrała. Dlaczego pańskim zdaniem? Wydaje mi się, że to jest takie odreagowanie, taki sztyczek w nos ze strony establishmentu europejskiego, powiedzmy tej dominującej opcji lewicowo-liberalnej, do której bym też większość polityków IPP z polskiego, przynajmniej punktu widzenia na scenie politycznej, można zaliczyć. Na pewno sam fakt istnienia takiego rządu w Polsce, jaki istnieje i jego głową była długo pani Beata Szydło, pani premier, nie jest smak tym gronom, no więc jak mieli możliwość tak troszeczkę odreagować, jakąś tutaj nogę podstawić, szpilkę wbić, no to skorzystali z tej okazji. Czy to jest taka forma odreagowania, zemsty? Myślę, że tu przede wszystkim emocjonalne potrzeby spełnia. To znaczy oni uważają, znaczy to jest ludzie, dla których wizja w ogóle świata to jest wizja takiego jednotorowego postępu ku coraz bardziej lewicowym wartościom. No taki rząd jak polski jest po prostu jakąś aberracją, jest jakąś anomalią, jest czymś, co nie powinno zaistnieć w tym idealnym świecie, no więc jak ludziom tak to kłuje w światopogląd, no to jest bardzo negatywna emocja, której czasem się daje upust. To, czy została wybrana, czy nie została wybrana przewodniczącą tej komisji do spraw socjalnych i zatrudnienia Beata Szydło, ma chyba mniejsze znaczenie polityczne niż to, jaki program, czy jaką wizję Europy ma kandydat, czy kandydatka na nową szefową Komisji Europejskiej, czyli pani Ursula von der Leyen. No i z tego, co można przeczytać również w polskiej prasie, mówię tutaj na przykład o pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, wynika, że ona w zasadzie nie różni się specjalnie od swoich poprzedników. Czyli krótko mówiąc, może się okazać, że również pojawi się pomysł powrotu do kar państw, które nie chcą przyjmować kwot imigrantów. Pojawi się pomysł sprawdzania i karania za tak zwane przestrzeganie praworządności, które to Komisja Europejska będzie interpretowała. W gruncie rzeczy z tego wynika, że chyba różnica między panią von der Leyen a panem Timmermansem, który przegrał, jest niewielka. Jakaś diametralna to być nie może, no bo reprezentują to stanowisko znów w większości establishmentu europejskiego. No po prostu takie jest. Ktoś, kto by publicznie powiedział, że na przykład nie interesuje jego neutralność klimatyczna, Europa powinna nie przyjmować imigrantów i tak dalej, no to by było prawie jakby w starożytnym Rzymie powiedział, że jest ateistą. Tam trzeba było wyznawać wiarę w bogów, nawet w boskość cesarzy. Myślę, że realnie nikt nie myślał, że tam jakiś Wespazjan czy Juliusz Cezar był bogiem. No może Juliusz Cezar, to paru by się trafiło. Ale publicznie wszyscy musieli udawać, że wierzą. No i tak samo tutaj, no to jest takie europejskie wyznanie wiary, które każdy pełniący te wysokie funkcje musi powiedzieć, zwerbalizować. A jak będzie w istocie, zobaczymy. Natomiast oczywiście polityka to jest sztuką osiągania możliwych celów. Możliwym było zablokowanie Fransa Timmermansa. W sposób oczywisty byłby on dla Polski gorszym szefem Komisji Europejskiej niż pani Ursula von der Leyen, choć oczywiście nie jest ona idealnym. No to był kompromis i to kompromis jednak z pozycji słabszego. No nie da się ukryć, że Polska i Grupa Wyszehradzka versus wspólne stanowisko Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, kilku innych krajów i przy biernej akceptacji Wielkiej Brytanii, no to jest stanowisko słabszego. Natomiast ogromnym sukcesem jest, że to stanowisko trzeba było uwzględnić, bo jeszcze kiedyś, 2-3 lata temu, jakby się Francja z Niemcami dogadała, to by był koniec. To po prostu by tak było, jak ustalili. Pan poseł wspomniał o czymś, co można by nazwać europejskim wyznaniem wiary i ono się rzeczywiście składa z kilku takich podstawowych tutaj elementów tego wyznania czy dogmatów, czyli neutralność klimatyczna, otwarty stosunek do migrantów, imigrantów. Ale pytanie brzmi, jak to zmienić i czy obecny Parlament Europejski, pańskim zdaniem, jest inny pod tym względem od tego, który był poprzednio, bo mówiło się trochę o tym, że idzie taka fala przez Europę, która może doprowadzić do zmian. Na razie, patrząc po obsadzie tych najważniejszych stanowisk, no to niewiele się zmieniło. Nie ma przełomu, tak? No po prostu osoby wyznające tą religię europejską, jeżeli już pozostaniemy w tej figurze retorycznej. W tym teologicznym interpretowaniu spraw politycznych. Tak, tak. Mają większość, no mają nadal większość w Parlamencie Europejskim. Ta większość nieco stopniała.
wzrosła liczba tych, powiedzmy, heretyków, czy ateistów, czy innych obrazoburców, natomiast no, nadal tamci mają większość, no to też ten główny nurt jest utrzymany. Czasem nawet mogą być próby zaostrzania, no bo to tak czasem bywa, że przy topniejącej pozycji, przy malejącej ilości, ci, którzy nie chcą zerwać tym swoim dogmatem, jako receptę widzą pogłębianie jeszcze, że jeszcze bardziej. To zresztą pokazuje na przykład reakcja na Brexit, że ona, można powiedzieć, prawie, że niczego elity europejskiej nie nauczyła. To znaczy receptą europejską na Brexit, reakcją jest jeszcze więcej tego, co do Brexitu doprowadziło w istocie. Uważają, że to za mało było. Za mało było integracji, za mało było na przykład wypychania z debaty publicznej osób, które mają inne zdanie, że trzeba ich było bardziej wypchnąć, bo jak się tam nieodpowiedzialnie daje mówić, no to potem są takie efekty i tak dalej, i tak dalej. Więc tego otrzeźwienia w elitach europejskich w tym momencie nie ma. No ale myślę, że ono prędzej czy później musi przyjść, bo po prostu rzeczywistość się wymusi. Rzeczywistość może różne rzeczy wymusza, ale niekoniecznie, bo tak przyglądam się z kolei różnym wypowiedziom niektórych polskich polityków. Wczoraj obecna prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz była gościem w jednej z telewizji i tam powiedziała, że docierają do niej sygnały, że coraz większa liczba polskich uczniów, gimnazjalistów i licealistów popełnia samobójstwo i na pytanie dziennikarki, czy ona wiąże to, ten fakt wzrostu liczby samobójstw z rządami Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedziała, że jak najbardziej wiąże. No, a rzeczywistość, przynajmniej tak pokazują statystyki polityczne, jest taka, że akurat liczba tych prób samobójczych spada. No to już to jest dramat, no to właściwie też tutaj ciężko. Ale dramatem jest co konkretnie? Oczywiście dramatem jest zawsze, kiedy młody człowiek popełnia samobójstwo, ale w tym kontekście dramatem jest ta wypowiedź i w ogóle wypowiedzi, a pewnie nie tylko wypowiedzi, tylko sposób postrzegania świata, bo one go znamionują przez panią Dulkiewicz. A mi to tak się kojarzy z tymi młodymi ludźmi, co w czerwonych krawatach tam jeździli rozkułaczać wieś, że no, ideologia i nic poza tym, jakby zero kontaktu z rzeczywistością. Co pokazuje tu, to jest ta wypowiedź pani profesor Płatek, która mówi, że więzienia zaludnia elektorat PiSu, chociaż akurat są wyniki przecież wyborów z więzień i tam super sukcesy wyborcze akurat święci Platforma Obywatelska. To znaczy no, pewien światopogląd antypisizmu, który zastępuje postrzeganie świata, przez którego pryzmat widzi się wszystko i widzi się fakty, których nie ma, to wielka szkoda dla Gdańska, że ma takiego prezydenta, bo jak patrzymy na spór na przykład przy Westerplatte, no każdy normalny prezydent miasta, jakby usłyszał, że jest rządowa inwestycja 150 milionów, powstanie nowy obiekt, atrakcja dla mieszkańców, dla turystów, to nieba by przychylił, to by się samorządowcy by się zabijali o taką inwestycję, by jeden mówił, to ja za darmo oddam grunt, a drugi mówił, to ja oddam grunt i jeszcze trochę dopłacę, byleby coś takiego przyciągnąć. Pani Dulkiewicz w imię tej ideologicznej walki z PiS-em się broni przed tym i no, szkodzi swojemu miastu, mówiąc krótko. Ale to falsyfikuje pańską tezę, że rzeczywistość wymusza zmianę poglądów i zmianę podejścia. No bo gdyby patrząc znowu w tych kategoriach na to, no to po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego powinno nastąpić rzeczywiście pewna forma otrzeźwienia. Tymczasem ta radykalizacja po stronie przynajmniej niektórych narasta. To też drugą tezę, którą postawiłem, że czasem jakby topniejąca baza wzmaga radykalizację. Na tej topniejącej krzes tam niektórzy spadają, a ci, co zostają, no, jeszcze bardziej się utwierdzają i uważają, że właśnie są za mało. Jeszcze bardziej trzeba ten pedał docisnąć. Więc w tym sensie koniec końców rzeczywistość weryfikuje, że ta kra topnieje do końca i wszyscy spadają do wody. No więc jeśli o tych stosunku między rzeczywistością polityczną i prawdziwą rzeczywistością mówimy, to jak z tego punktu widzenia uważa pan potoczą się losy powstawania czy pozostawania koalicji europejskiej? No bo są tak naprawdę dwie opcje. PSL, przynajmniej z tego co można przeczytać i zobaczyć, twierdzi, że nie wejdzie do koalicji razem z SLD, ponieważ wtedy taka koalicja byłaby zbyt radykalna i jest gotów połączyć siły z Platformą. Pod warunkiem, że SLD tam nie będzie. Z punktu widzenia PiSu, która opcja jest lepsza? Ciężko mi właściwie powiedzieć. Wydaje mi się, że obie są dobre. Ponieważ tak, no ta wariant zjednoczonej opozycji pod flagą tęczową był już grany w wyborach do Parlamentu Europejskiego i Polacy ten wariant odrzucili. Więc gdyby się cofnąć w wehikuł czasu parę miesięcy do tyłu, to niewątpliwie wtedy gorszy dla PiSu byłby wariant, żeby PSL pozostało samodzielnie i wokół siebie może jakąś taką opcję, która może pozować na jakąś centrową, chadecką, chrześcijańską budowało. No bo wtedy właśnie można by, krótko mówiąc, zamydlić trochę oczy elektoratowi. Natomiast teraz już się chyba nie da. No jeżeli PSL był
w jednej koalicji z osobami, które wprowadzają chociażby karty LGBT w warszawskich szkołach, które chodzą w tych paradach równości, gdzie są profanowane symbole religijne i im to wtedy nie przeszkadzało. No, teraz stwierdzi, że im przeszkadzało. No to właśnie to jest dosyć mało wiarygodne to, że nagle teraz zaczyna przeszkadzać. No raczej zaczyna przeszkadzać, bo wtedy się wydawało, że w związku z filmem redaktora Sekielskiego, paroma innymi zdarzeniami, ten atak na chrześcijańską tożsamość będzie dawał zwycięstwo wyborcze. Jak się okazało, że nie daje zwycięstwa wyborczego, no to wtedy PSL z kieszeni wyciągnął swoje chrześcijańskie wartości, które wcześniej odnalazł, które wcześniej zagubił. Wydaje mi się to koniunkturalne i raczej będzie w takim krótkim, zwłaszcza przedziale czasowym liczonym w tygodniach, ten manewr zostanie przez elektorat odczytany prawidłowo i spełznie na niczym. No to pan poseł dokonuje analizy bardzo podobnej do tej, jakiej dokonał wczoraj tutaj w Trójce Włodzimierz Czarzasty. On też stwierdzi, że PSL po prostu jest obłudne i tak naprawdę próbuje się załapać na tą zmianę nastrojów. No i Włodzimierzowi Czarzastemu zdarzy się czasem powiedzieć coś zgodnego z prawdą. No dobrze, a wersja taka, że nie ma tej wielkiej koalicji, tylko jest koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u z jednej strony, a z drugiej strony jest osobno Lewica. Czuję się niezręcznie tak komentując te warianty opozycyjne, bo to tak naprawdę nie jest nasz problem. W tej chwili jedyna rzecz, która się dzieje tak naprawdę. Z zadaniem Prawa i Sprawiedliwości. No nie, no na przykład dzieje się to, że uchwalamy za chwilę obniżkę PIT-u. O, to jest ważna rzecz, tak, że każdy będzie płacił mniejsze podatki i na tym się staramy koncentrować. A co zrobi opozycja? No to już jest bardziej problem opozycji. No opozycji już reformujemy Polskę, już nie będziemy opozycji reformować. Dobrze, skoro pan poseł tak chce powiedzieć o tym, co państwo robią, to inne pytanie. Jest pan przewodniczącym Komisji do Spraw Nieprawidłowości VAT. Na jakim etapie są prace tej komisji i kiedy one się zakończą? Takie prace dostrzegalne gołym okiem to już wkrótce. Zostały nam jeszcze 3 zaplanowane przesłuchania. 18 lipca jest ostatnie z nich. Wtedy mniej więcej miesiąc na takie ostateczne napisanie, przygotowanie raportu. To głównie moje osobiste zadanie, bo to przewodniczący musi przedstawić projekt raportu końcowego komisji. Gdzieś około pewnie 25 sierpnia byłoby posiedzenie, na którym on by był publicznie przedstawiony. Trochę czasu trzeba dać posłom na zgłaszanie ewentualnych poprawek i myślę, że w pierwszym tygodniu września komisja by mogła ten raport już przyjąć, przegłosować i właściwie na tym zakończyć swoją pracę, choć jeszcze potem jest ten etap, że na posiedzeniu plenarnym Sejmu musi być to sprawozdanie zaprezentowane. A to nie jest tak, że skoro ten raport będzie przyjęty, jak pan powiedział, na początku września i potem dopiero przyjęty przez Sejm, to w oczywisty sposób stanie się elementem tego ostatniego miesiąca kampanii wyborczej, bo wszystko wskazuje na to, że do wyborów dojdzie albo 13, albo 20 października, czyli dokładnie na miesiąc później, potem jak państwo zaprezentują ten raport. No oczywiście tak może być, tylko no, chyba nikt nie może nam zarzucić, że się lenimy w komisji. Co tydzień mamy po kilka przesłuchań, praktycznie obradujemy w permanencji. Materia jest ogromna i tak musieliśmy kilkunastu świadków skreślić z listy świadków, bo po prostu nie zdążymy ich przesłuchać, więc trzeba było dokonać selekcji tych kluczowych, których po prostu trzeba przesłuchać. No i po prostu szybciej się nie da. No i miesiąc na napisanie raportu. W innych komisjach to nieraz pół roku zajmowało od ostatniego przesłuchania do upublicznienia raportu. Tu będziemy mieli, ja będę miał miesiąc i muszę zdążyć. No szybciej nie zdążę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marcin Choraba, przewodniczący Komisji do Spraw VAT, Prawo i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Nieprawidłowości VAT.